28 maja Sejm będzie głosował nad powołaniem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rekomenduje doktora Karola Nawrockiego, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Opozycja nie zgadza się na jego kandydaturę i atakuje IPN. Posłowie Lewicy rozpoczęli dzień od złożenia wniosku o likwidację Instytutu Pamięci Narodowej. Jako powód wskazywali, że Instytut dzieli społeczeństwo i koszty jego utrzymania są ogromne. Rocznie budżet Instytutu Pamięci Narodowej to około 400 milionów złotych. 400 milionów złotych, które przeznaczane są na historyczne wojenki, niszczenie ludzi, uprawianie polityki historycznej w takt nadawany przez prawicowych ekstremistów. W zamian proponują utworzenie Instytutu Ochrony Konstytucji. Na zarzuty Lewicy odpowiedział obecny prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Te słowa o opolitycznieniu Instytutu Pamięci Narodowej nie mają racji bytu, nie odpowiadałem prawdzie. Prezes Instytutu podkreśla, że nie da się tak po prostu wykreślić dorobku Instytutu z okresu XX wieku. Powodem kolejnych dyskusji wokół IPN-u jest głosowanie Sejmu nad kandydatem na kolejną kadencję na stanowisko prezesa Instytutu. Jest nim dr Karol Nawrocki. Ma duży dorobek, w szczególności prowadzenie Muzeum II Wojny Światowej z sukcesami i rzeczywiście w sposób taki, który zyskał mu zwolenników, bo pod dyrekcją muzeum jest licznie odwiedzane i cieszy się sporą renomą. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że nie poprą kandydatury Nawrockiego. Pan Nawrocki nie jest ani osobą bezstronną, ani osobą polityczną, ani osobą nieposzlakowanej opinii. Pierwotnie Sejm miał zająć się głosowaniem nad kandydaturą doktora Nawrockiego dziś, jednak wybór nowego prezesa został przesunięty. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie 28 maja.